Jeśli zastanawiacie się, co dorosły facet robi spacerując po parkingu o 4 nad ranem, to dzisiaj wam trochę o tym opowiem. Dajcie się wpierw zaprosić na małą przejażdżkę. Chodź. Cześć, nazywam się Wojciech i jestem fotografem. Uwielbiam robić zdjęcia i od jakiegoś czasu tworzę ten kanał. Jeśli nie jesteś tutaj po raz pierwszy, to pewnie znasz mnie jako człowieka uśmiechniętego i zadowolonego z życia. Tak jest, ale tylko wtedy, kiedy fotografuję. Czasami ta energia, którą znajduję w poszukiwaniu kadrów, zostaje ze mną na dłużej i mogę się z nią wtedy z wami podzielić. Czasami jest właśnie tak jak teraz. Wpadam gdzieś w dół i całe siły zostają mi zabrane. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, dlaczego się tak cieszę, kiedy robię zdjęcia, to jest tak dlatego, że czuję się, jakbym w tej krótkiej chwili żył pełnią życia. Jest też tak dlatego, że dobrze wiem, że przyjdą takie dni jak teraz, kiedy ta energia jest mi odebrana, kiedy przychodzi bezsilność, smutek i specyficzna bezsenność. Specyficzna, bo nie mogę spać w nocy. Patrzę wtedy na sufit i liczę uderzenia serca. Od czasu ciężkiej operacji wali tak mocno, że nie mogę zasnąć. Trwa to tak długo, aż zmęczę organizm tak bardzo, że wtedy zasypiam, ale ten sen nie przynosi regeneracji. Budzę się jeszcze bardziej zmęczony. Wiem, że to składowa większego problemu, ale z tego wszystkiego brak odpoczynku doskwiera mi najbardziej. Codziennie jestem jeszcze bardziej zmęczony. Chcę spać, ale nie mogę, a kiedy już zasnę, to mam wrażenie, jakbym zamknął oczy tylko na chwilę. I nic się nie zmienia, tylko czasami dzień staje się nocą, albo noc dniem. Tracę poczucie czasu i jestem coraz bardziej zmęczony. Plecak miałem spakowany od 10 dni i czekałem tylko na głos jakby zza światów, który podpowiada, że już czas. Resztkami sił łapię się wtedy pomysłu, aby wyjść na zdjęcia i liczę, że czarna kochanka zostawi mnie na kilka miesięcy, a ja będę w stanie położyć się, zasnąć i obudzić choć trochę wypoczęty. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale w obecnym stanie to wyjście od samochodu 900 metrów i wyjście na tą wieżę, w zasadzie jedną z wyższych, jakie miałem przyjemność odwiedzić, kosztowało mnie więcej niż niejedne góry. Ja tak mam w tym stanie, ale to jest taki letarg, z którego wypada się obudzić i mam wrażenie, że już delikatnie się odbijam do góry. Trzymajcie za to kciuki, żebym mógł spokojnie zacząć się wysypiać i żeby energia wróciła, bo ja potrzebuję robić dla was te odcinki. Już nie wiem, może macie już świadomość tego, dlaczego tak jest, ale ja naprawdę tego potrzebuję, bo jak to nie robię, to te stany się potem pogłębiają. No niestety tak mam. Niestety nie ma warunków, no ale jak się domyślacie, nie o fotografię dzisiaj chodziło, tylko o to, żeby się zmotywować. Po tych 10 dniach oczekiwania, wiecie, plecak naładowany, ja przygotowany, w końcu znalazła się odrobina siły, żeby wyjść i to się naprawdę liczy. Nie wiem, czy to coś wymyślę, ale naprawdę cieszę się, że tu jestem z wami. Już jest grubo po wschodzie słońca i samego wschodu niestety nie było. Ja testuję nową aplikację do Meteo i muszę się jej nauczyć. Muszę nauczyć się tego, co ona pokazuje względem tego, co potem się okazuje w terenie. O tym może później, w przyszłym odcinku. Dzisiaj lekarstwo na bezsenność. I pierwszym lekarstwem na bezsenność będzie ten widok, który wam zaraz zaprezentuję. Wschód jest dokładnie za wami. Natomiast
jedyny kolor i coś ciekawego, co się pojawiło. Ciekawa przejrzystość jest w ogóle tam, że się tak wtrąca sam do siebie. Jedyne, co się pojawiło, to to, co tutaj teraz widzicie. I genialnie zagrało to do tego formatu panoramicznego, który sobie można jakby w body ustawić. Ja wiem, że to jest crop, ale to dalej zostaje 40 megapikseli, więc łączenie tego jest po prostu no bez sensu. Można z tych 40 zrobić naprawdę niezły wydruk, gdyby była taka potrzeba. Słuchajcie, nie będę dzisiaj opowiadał o kadrach, bo przynajmniej o tym, bo nie mam po prostu na to siły. Ja bardzo, bardzo potrzebowałem się z wami wybrać i zobaczcie, jakim pierwszym kadrem udało się rozpocząć dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie. Mnie takie miejsca jak to kojarzą się zwykle z bardzo szerokimi kadrami. Wychodzimy na taką platformę po to, żeby zobaczyć otoczenie, żeby zobaczyć tą perspektywę, którą nam daje wyjście wyżej i zobaczenie tego niesamowitego miejsca. Meandry Odry. Zazdroszczę strasznie Andrzejowi mieszkania nad Drwęcą, bo tamte meandry są niesamowite. I niedawno siedziałem na mapie i szukałem po prostu natchnienia na kolejny odcinek i znalazłem to miejsce. Jesteśmy godzinę z groszami od Bielska Białej i tam są już Czechy. Tu jest Polska. To jest jakby pierwsze polskie zetknięcie się z Odrą, bo ona wypływa z Czech, wpływa tutaj do Polski. I z niejakim żalem obserwowałem to, co się dzieje przy wschodzie, bo go po prostu nie było. Luminacja się podniosła, dzień się pojawił, a nie było niczego po prostu. No i tak stoję w tym miejscu z lekkim żalem, że jak już znalazłem tą energię, żeby zrobić dla was kolejny odcinek, to nic się nie zdarzyło. I potem zrzuciłem z siebie całe to obciążenie i zacząłem patrzeć na tą scenę dookoła i wiecie co? Dawno czegoś takiego magicznego nie widziałem. Jest styczeń, a te barwy dookoła, które tu teraz przejmują scenę, są naprawdę niesamowite. Naprawdę. I teraz chcę wam zaprezentować drugi kadr tego odcinka, który jest no takim kadrem, po co ja w zasadzie kupiłem ten obiektyw dłuższy i po co ja w ogóle mam średni format. Bo on z tej sceny wydobędzie cały kunsz, który tam właśnie jest. I naprawdę się cieszę, że mogę wam go zaprezentować. Kadr, jak na mnie, to bardzo minimalistyczny. I cieszę się, że tu dzisiaj przyszedłem. Zapraszam was do drugiego zdjęcia tego odcinka. Tyle wyszło z poranka. Przepiękne miejsce, bardzo mi się podoba. I patrzyłem na takie prognozy
za jakiś czas i one informują o tym, że mają przyjść jakieś duże mrozy. I gdyby to wszystko tu się pięknie skuło lodem, można by tu było wrócić. Albo jak będzie pięknie zielono, miejsce generalnie z potencjałem daleko nie mam. Ale wracając do tego mojego problemu, to mogę dzisiaj zostać i chcę zostać do zachodu. Zobaczymy, sprawdzę sobie meteogramy na spokojnie. Ale skoro tu już jestem, godzina do domu, wracać to się trochę nie opłaca. Chciałbym się spróbować położyć, może się uda teraz zasnąć. Czasami ostatnio udaje się przespać parę godzin w ciągu dnia, także może się uda i teraz. Chodźcie. Witajcie w dalszej części odcinka. Przepiękne jest to miejsce, naprawdę no jestem dumny z nas, że zrobiliśmy po prostu taki kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o organizację tej przestrzeni, ale to ma jedną wadę. Jesteśmy bardzo blisko drogi i ciężko się tu śpi albo wypoczywa. Chodźmy dalej, to wam trochę więcej opowiem. Graniczne meandry Odry. Przepiękne miejsce i ładnie zorganizowane, muszę przyznać. Polecam. Jak ktoś by był albo jest tutaj niedaleko, to powiem wam, bardzo fajne miejsce do spędzenia czasu z rodzinką. Krótki spacer albo fotografowanie. Naprawdę jestem zdziwiony, że tego wcześniej nie znałem. No ale ile razy to już mówiłem na tym kanale. Jeśli chodzi o moją bezsenność, no to był czas na to, żeby się chwilę zdrzemnąć w samochodzie. Miałem 4 godziny i wydawało się, że zasnąłem. Tylko to jest taki sen, mam wrażenie, jakbym był cały czas na jawie, jakbym wiedział, co się dookoła mnie dzieje i budzę się jeszcze bardziej zmęczony. Ja wiem, że to jest składowa jeszcze większego problemu, o którym może wam kiedyś opowiem. Ale na razie chciałem właśnie powiedzieć o tym dziwnym spaniu, które mnie dotyka. I to jest właśnie bardzo trudno potem wyskoczyć z tego cyklu, że w dzień jest mi ciężko egzystować, a potem jak już jest troszeczkę energii i zaczynam wracać do życia i widzę taki dzień jak dzisiaj, to zastanawiam się czemu. Zastanawiam się, czemu zmieniam się w taką osobę, która w dzień śpi albo jest w takim letargu, a w nocy próbuje funkcjonować. Niefajne. Dlaczego? Bo jest pięknie. Albo czekałem w ogóle na taką pogodę, żeby było pięknie. W tym momencie miała się zacząć złota godzina. Ona miała być w pełni. Bo według pilsów miało to być 15 minut temu. I ona zaczynała się bardzo fajnie. Ale tam na horyzoncie pojawiła się chmura, która zdusiła słońce. Przy czym mam nadzieję, że nie na tyle, aby nie miało ono wpływu na zachód, który się będzie za 40 minut działo. Także trzymajcie kciuki, żeby były jakieś kolorki, bo znowu wracamy na tą wieżę, co wcześniej. Chodźcie. No, duża ta chmura, na razie to nie wygląda dobrze, chociaż wygląda to zdecydowanie lepiej niż wyglądało to rano. Może się uda coś ustrzelić, zobaczymy. Ja sobie przygotuję kadr na w razie czego, no bo przy tych barwach coś wypadałoby złapać, nie? Brakuje tylko jednej rzeczy, światła. Zaczyna się coś robić. Zaczynają się pojawiać kolory. Bardzo mi się to podoba. Tylko żeby... No, światła takiego bezpośredniego raczej nie będzie, bo ta chmura tam
trzyma je w garści. Mówi o słońcu, ale... Ale powiem wam, że jak wychodziłem teraz, to się czułem całkiem dobrze. Patrzcie, jak to wszystko w głowie siedzi, nie? Rano myślałem, że tu nie wyjdę, naprawdę. To była taka walka z tymi schodami. A teraz po prostu idę. Niesamowite po prostu, nienawidzę tego stanu. Jest tak trudne, żeby otrząsnąć z siebie ten plecak obciążeniowy, który włazi na mnie, że... Ale mam nadzieję, że już... Już powoli to będzie szło. Chodźcie. Jak widzieliście przed chwilą na timelapsie, zachód słońca przegrał. Przegrał z tymi chmurami i nic się nie pojawiło, a zapowiadało się coś naprawdę fajnego. Mam tutaj jedno zdjęcie, które no nie pojawi się w odcinku. Ono zostanie rzucone na grupę fotograficzną Obiektywne Piękno Świata na Facebooku, do której was bardzo serdecznie zapraszam i tam wam napiszę parę słów w związku z tym zdjęciem. A teraz pójdziemy na drugą stronę, bo okolice tego kadru, który robiliśmy rano, czyli pierwszy kadr tego odcinka, tam się coś zaczyna dziać. Zachód się już powoli kończy, jego efekt, te iluminacje i kolory, ale tam może coś jeszcze będzie. Na zakończenie, chodźcie. Bardzo szybko po zachodzie zrobiło się ciemno i już wiem, że to jest miejsce, które odwiedzimy w przyszłości, bo nie mam tutaj aż tak daleko, a szeroki kadr. Piękny wschód, piękne obłoki, fajne kolory, albo zachód słońca. Zobaczymy. Jesień. Też jest to miejsce warte odwiedzenia. Gdyby się tak akurat okazało, że nie mam czasu gdzieś dalej pojechać, to zdecydowanie przydałoby się tu na tej wieży widokowej zamontować z aparatem i nie wiem jak te drzewa, jakie kolory się tu pojawią, ale coś czuję, że mogą być magiczne, szczególnie przy dobrym świetle. A tego światła właśnie dzisiaj nie było. Co nie znaczy, że ta fotografia dzisiejsza nie działała jak najpiękniejsze lekarstwo na świecie. Naprawdę nie sądziłem, że aż tak bardzo mi tego brakowało. A już to wiele razy wam mówiłem, nie? Że mi brakuje takich rzeczy i cieszę się, że... Zresztą widzicie chyba w odcinku, że jakby zaczynałem go taki trochę przybity, bez energii, a teraz po prostu się uśmiecham, bo robię coś, co naprawdę lubię i robię... I robię to też dla was i to też lubię, naprawdę. Także wieża widokowa przy granicznych meandrach Odry. Zdecydowanie polecam. Słuchajcie, mam dla was ostatni kadr i kadr znowu na tą stronę z pierwszego kadru tego odcinka, bo tam się wszystko działo dzisiaj, tam, właśnie tam. Te meandry musimy odwiedzić ponownie i zobaczycie, że to zrobimy. Może nawet niebawem zobaczymy, jak zmieni się aura, bo może się okazać, że styczeń będzie jesienno-wiosenny, a na przykład luty będzie zimowy. Co wy na to? Zapraszam was do ostatniego kadru tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Wiecie co? Z tego miejsca do wieży jest dokładnie 900 metrów. No liczmy, że jest kilometr, nie?
Ja tam byłem dwa razy, tam i z powrotem, dwa razy 24 km, a na zegarku w tym momencie jest pokazane, że zrobiłem 9. I to jest dla mnie ciekawostka. Słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za oglądanie do końca. Napiszcie proszę coś miłego w komentarzu, bo teraz akurat mi ta wasza energia jest mega potrzebna. Napiszcie może też, które ze zdjęć dzisiejszych podobało się wam najbardziej. Dziękuję serdecznie absolutnie wszystkim patronom. Słuchajcie, jesteście niesamowici i no brak mi słów czasami na podziękowania wam. Także przyjmijcie moje skromne bardzo dziękuję. Życzcie mi też tego, żebym się w końcu wyspał, odzyskał swoją energię i żebyśmy wrócili do cyklicznego tworzenia tych odcinków, bo naprawdę takich dni jak dzisiaj mi bardzo, bardzo brakuje. Mam nadzieję, że aura jeszcze się zmieni na zimową, że jeszcze zobaczymy troszkę śniegu, bo ja bym się chciał wybrać w góry. No i chciałbym je zobaczyć jeszcze w zimowej szacie i wy, mam nadzieję, też. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Życzę wam zdrowia i dobrego światła. Widzimy się przy następnym odcinku i mam serdeczną nadzieję, że to będzie za tydzień. Hej!